Pochwalony Jezus Chrystus, chciałbym Was zaprosić do posłuchania historii, jak to się stało z tym domem rekolekcyjnym naprzeciwko naszego sanktuarium w Łodzi, jak to się stało, że Pan Bóg nam to pokazał. Posłuchajcie. Ja coś zrozumiałem, jak tworzymy wielką wspólnotę między sobą, jaka jest siła Waszej modlitwy. Ale to co zrozumiałem kilka dni temu, To muszę Wam opowiedzieć. Otóż w czwartek, może kilka dni wcześniej, czyli w tym tygodniu, co minął, podjęliśmy decyzję odnośnie tej kamienicy, że wchodzimy w to, że będzie ona kupowana, zrobimy zbiórkę, zrzutkę i żeby tam był dom rekolekcyjny. Jeszcze miesiąc temu, ponad miesiąc, tam miesiąc i parę dni temu, w ogóle nawet takiej myśli nie było. I podczas mszy z modlitwą o uzdrowienie, na mszy z modlitwą o uzdrowienie robimy zawsze w ten sposób, że mamy modlitwę wspólną wcześniej. Przed modlitwą spotykamy się w kaplicy, modlimy się w ciszy. Ja z reguły, jak idę na taką modlitwę, to już mam w miarę przygotowane kazanie. Ale są takie wyjątkowe momenty, że jakoś pytam Pana Boga, co mam powiedzieć i nic nie słyszę. Pytam go dzień, chodzę z tym i jest pustka. I wtedy z reguły jest tak, że osoby, które się ze mną modlą, mają różne jakieś takie pomysły, które mnie jakoś od razu tam coś mi poddadzą, że już wiem, jakie ma wyglądać kazanie. I tego dnia, miesiąc temu, na mszy poniedziałkowej o uzdrowienie, jesteśmy na modlitwie. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Była akurat pustka we mnie. I jakoś tak mówię, co za trudna Ewangelia. Nic mi Pan Jezus nie mówi przez tę Ewangelię. Czasem tak jest, że czytam i nie wiem, o co chodzi. Albo wiem, o co chodzi, ale nie wiem, co Bóg chce Wam powiedzieć. I wtedy na tej modlitwie naszej wspólnej nikt się nie odniósł do Ewangelii, a wszyscy się odnieśli do pierwszego czytania. A to czytanie było o Korneliuszu. Dzieje apostolskie, rozdział 10, jak święty Piotr przyszedł do domu pogan, i jak zobaczył tych pogan, to chciał się za nich pomodlić, ale nie miał odwagi, bo nie wolno było modlić się za pogan. I jakoś tak to trzymał w sobie i w końcu Pan Bóg się w tym wszystkim trochę zirytował i sam stąpił Duch Święty na cały dom i sam to Bóg musiał zrobić. Bo święty Piotr nie wiedział, czy może, czy nie może, czy wypada, czy nie wypada i będą mnie krytykowali, jak pomodlę się, to może i tak jakoś tak gadał o Duchu Świętym, gadał zamiast się pomodlić, czekał i Duch Święty sam wstąpił. I po tym, gdy wszyscy nawiązywali do tego czytania, w moim sercu się pojawia taka myśl, Remi, półtora roku temu byliśmy w tej kamienicy z ojcem Kazimierzem Kubackim, świętej pamięci, żeby wybrać budynek dla szkoły. Byliśmy zobaczyć ten budynek i się okazuje, że dla szkoły to nie jest dobry, bo tam nie można zrobić sali gimnastycznej. Ale ojciec Kazimierz wtedy powiedział, i ja też to potwierdziłem, tylko na dom rekolekcyjny to by się nadawało. No ale nie mamy domu rekolekcyjnego w planach, więc nikomu o tym nie powiedzieliśmy. Jeszcze był z nami ojciec Wojciech Skurewicz, bo byliśmy tam w trójkę. I ta myśl zupełnie po prostu gdzieś zgasła. A na tej modlitwie Duch Święty mówi mi wtedy w sercu, czemu o tym nikomu nie powiedziałeś? I to było dla mnie tak silne, tak mocne, że nie ustalając tego ani z ojcem Jackiem, ani nie sprawdzając, czy ten budynek jest do kupienia, jeszcze po półtorej roku, powiedziałem o tym na mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Po prostu powiedziałem do osób, przepraszam, że wam o tym nie powiedziałem, Duch Święty daje takie przynaglenie, więc o tym mówię. Kolejnego dnia przedzwoniłem, czy ten budynek jeszcze jest na sprzedaż i ten pan mi powiedział, który nas wtedy oprowadzał po budynku. Tak, jeszcze jest na sprzedaż, za miesiąc mniej więcej będzie z nową ceną wystawiony. Okazało się, że on czekał na to za miesiąc wystawienie go na sprzedaż. Wystawili go kolejnego dnia po telefonie. I w ciągu tego miesiąca, tutaj na mszę dla dzieci, w połowie maja przyjechał jeden pan z Warszawy i powiedział, że pomoże kupić. Proszę być spokojnym. Potem był kolejny telefon z innego miasta na południu Polski i też jeden pan telefonicznie, nie znamy się osobiście, ale też powiedział, że proszę być spokojnym, zaczynajcie, a ja pomogę. Potem mam kolejny telefon odnośnie osoby, która ogląda Zoom
i mówi: proszę Ojca, proszę być spokojnym, pomożemy w remoncie, będziemy działali, są różne możliwości, proszę w to wchodzić. Te różne zapewnienia, które otrzymywałem, sprawiły, że jest w nas decyzja, wchodzimy. Skoro będzie pomoc, na razie na zasadzie zaufania, no to wchodzimy to i ogłosiliśmy, od czwartku jest zrzutka. I ja od paru dni patrzę na to pudełko, które czytałem, co jest w środku. I Pan Bóg mi pokazał: Remi, tamten poniedziałek, kiedy była msza o uzdrowienie, to było 5 dni, jak dzieci, różne rzeczy w tym pudełku są, bardzo się intensywnie za ciebie modliły. Ja tego nie rozumiałem wcześniej. Przeczytam wam kilka spraw, które napisaliście. Tutaj na przykład jest Piotrek i Janek. Z rodzicami ofiarujemy w intencji Ojca 10 różańca, czyli cała rodzina na różańcu. Franek, klasa druga. Razem z mamą odmówię litanie do imienia Jezus. Dalej wyciągam. Asia, w intencji Ojca Remiego. W tym dniu nie będę denerwować się na brata i krzyczeć na niego, nawet jak on zacznie. Wspaniałe. Dalej. Julia. Ofiaruję modlitwę do Ducha Świętego o opiekę nad uczniami, rodzicami, nauczycielami i dziełami ze szkoły. I nie będę w ten dzień bez złości i kłótni z siostrą. No to są duże wyrzeczenia. Marysia, 6 klasa. Z okazji ojca urodzin postanowiłam przez najbliższy tydzień codziennie, każdego dnia czytać fragment Pisma Świętego, bo ojciec nam o tym mówi zawsze na mszach świętych, żeby czytać Pismo Święte. Dalej, to są wasze postanowienie. Hania, klasa 4. Ofiaruję w intencji, aby nie złościć się i nie droczyć się z siostrami, a z całą rodziną chciałabym ofiarować mszę świętą jako podziękowanie. Dalej, tu jest jakaś gruba kartka. Helenka, z 4 klasy. Pomodlę się z rodzicami i za ojca, za całą wspólnotę i żeby przepiękne królestwo dalej się rozwijało i żeby był uśmiech w naszej szkole i na ojcu. Najfajniejszy, dobrze. I tego jest dalej. Natalia z 6 klasy. Jako całą rodziną pomodlimy się, ofiarujemy w intencji ojca modlitwę wieczorną. Jak czytam te kartki i patrzę, ilu z was całymi rodzinami, ponad 100 osób całymi rodzinami podjęło modlitwę i owocem tej modlitwy było to, że ja coś usłyszałem w sercu. I owocem dalej tego usłyszenia w sercu będzie to najprawdopodobniej, że tutaj będą przez rok, co roku, ale cały czas będą tysiące ludzi przyjeżdżać na rekolekcje i się modlić. I będą nawrócenia tak jak na rekolekcjach. Ale chcę, żebyście w duchu Trójcy Świętej i wspólnoty, działania wspólnoty, zobaczyli, jak czasami podejmujemy się jednej rzeczy, drobnej, i ona na całą wspólnotę tak wpływa, że potem przez lata są tego owoce. To, że jest przepiękne królestwo, to jest dlatego, że ciocia Inga usłyszała na modlitwie, jak było ogłoszenie pandemii 1,5 roku temu, zróbmy coś takiego. I powiedziała to wspólnocie. I ojciec Jacek, który jest szefem mocnych w duchu, bierze to. Z całą wspólnotą bierzemy to, bo powiedziała to wspólnocie. I wiele rzeczy jest takich, wiele utworów, wiele dzieł, bo coś się wydarzyło, ktoś powiedział. Szkoła na przykład nasza, zaczynem szkoły jest pan Bogdan Kosztyła, który powiedział jedno słowo, gdy mógł zatrzymać dla siebie, ale powiedział jedno słowo w październiku, 1,5 roku temu. Wydaje mi się, że jest pusty budynek na Sienkiewicza. On nie był pusty. Na Sienkiewicza, że tu jest pusty budynek po szkole. I się okazało, że nie jest pusty, ale inny jest pusty. Ale on po prostu powiedział coś wspólnocie. I mamy takie poruszenia, trzeba mówić wspólnocie, podejmować modlitwę i nie wiemy czasem o owocach, jak to się wydarzy dalej, ale mówić i tak samo w rodzinach. Miejcie coś takiego, wrażliwość, że jak masz poruszenie, kochany mężu, powiedz to dzieciom i żonie. Jak masz poruszenie, kochana żono, powiedz to mężowi i dzieciom,
będzie modlitwa, wspólnota i modlitwa. I nie rozumiemy czegoś od razu, jak w Trójcy Świętej. Ale kolejnego dnia i za miesiąc, za tydzień się okazuje, no o to chodziło. Mamy coś zrobić w tym kierunku i to jest działanie wspólnotowe, do którego jesteśmy wezwani. Powiedziałem wam o tym trochę dłużej, ale żebyśmy zobaczyli proces i żebyście dzieciaki też zobaczyli, jak wasza modlitwa czyni cuda. I to się tak czasami wydaje, a tylko się pomodliliśmy. Zmówiliśmy rodzinom dziesiątkę różańca. Ale i ty, i inni, i po kolei razem, i Bóg poruszył moje serce, jestem przekonany, to jest za mocno wpisane w te kilka dni koło siebie, bo ja takich poruszeń nie mam tak mocno, jak tamto miesiąc temu na mszy uzdrowienia. To było, aż przeprosiłem ojca Jacka wcześniej SMS-em, że ogłoszę coś, czego z nim nie ustaliłem. I nie zrobiłem czegoś takiego w historii swojego powołania ani razu. Ale to jest owoc waszej modlitwy, waszego działania, więc podejmujmy ją, bądźcie odważni w tym i razem, jako wspólnota, czynimy wielkie rzeczy. Nieprawdopodobne jest działanie Pana Boga. To, jak swoimi sposobami dotyka serca, jak swoimi sposobami przemienia, daje inspirację, bo chce, żeby coś powstało. To jest Jego dzieło. Bardzo wam dziękuję za wszelkie wsparcie. Tutaj macie link do zrzutki. I działamy. Mam nadzieję, że się uda. Jestem przekonany, że się uda. Jeżeli tylko w tym wszystkim rozpoznajemy działanie Boże, to Bóg porusza nasze serca. Za wszystko bardzo dziękuję.